Sponsorem programu jest firma Golden Gate. Ostatnie 5 biegów w Ostrowie przed nami. Nie ma zmian, przynajmniej takowych nam nie zgłoszono. A więc po kolei Harris na niebiesko, na czerwono Zombik. To jest para gospodarzy. Przeciwko nim Wiaczesław Gieruzki w kasku białym. Roman Poważny w kasku koloru żółtego. Poważny już pod taśmą. Jest także Zombik, jest Harris. No i jest także na polu numer 1 Gieruckis. No i potwierdza się, proszę Państwa, kolejny raz, że ekipa Dauga Pils jest bardzo, bardzo mocna na swoim torze. Kiedy jednak trzeba pojechać wyjazd, to już jest gorzej. Spojrzał Harris, gdzie jest Karol Zombik. Ten napędza się po tak zwanej dużej. Widzi go cały czas Anglik, ale jak na razie nie ustawiają pary. Ostrowianie Poważny trzeci, Gieruckis czwarty. Teraz powinien jechać Zombik bliżej krawężnika, bo Roman Poważny widać ma chrapkę na 2 punkty. A tutaj oczywiście, jak mówię, mecz jest wygrany, jak chodzi o ekipę z Ostrowa, ale trzeba jechać o jak najwyższą wygraną, broniąc w perspektywie bonusa na torze Dauga Pils. Teraz ładnie równo ze sobą i Harris, i Zombik. Poważny trzeci już stracił ochotę do jazdy. Gieruzki liczy się od samego początku. Czeka Karol Zombik na Chrisa Harrisa. No i tutaj kibice mówią tak, dlaczego nie wcześniej, dlaczego zespół z Ostrowa wcześniej nie jechał tak, jakbyśmy sobie o tym marzyli. Harris za 3, Zombik za 2. 1 punkt Poważny, bez punktu Gieruckis. No i proszę Państwa, no tak na dobrą sprawę ten joker, który wykorzystali goście w biegu numer 10, to co nadrobili, to stracili w biegu numer 11 po kolejnym bezbarwnym pojedynku w ich wykonaniu. 48-21, 27 punktów, to już jest przepaść. To jest knockout ekipy z Dauga Pils. No i jak już mówiłem, będą mieli, proszę Państwa, ogromne problemy, aby objechać punktów w tym spotkaniu. To już właściwie po starcie było wiadomo, że nic nie wskurają Łotysze. Tu jeszcze próbował Roman Poważny cokolwiek ukręcić z niczego, ale było widać, że jednak lepsi, szybsi gospodarze. No i mamy taki wynik, jaki mieli Państwo przed chwilą na swoich ekranach telewizorów. W biegu 12, który przed nami za chwileczkę, mamy 2 zmiany. W miejsce Maksima Bogdanowa pojedzie Artiom Łaguta w kasku białym. Jego partnerem będzie Grigori Łaguta, a więc drugi bieg, w którym bracia jadą razem. I gospodarze w tym wyścigu to Patryk Kocięba w kasku niebieskim. Jego miejsce już jest, widzę, Nikolaj Klint. I jego partnerem będzie Robert Miśkowiak, który do dzisiejszego spotkania do udanych zaliczyć nie może. Ma 3 punkty na swoim koncie. Potem 2-1, potem zmieniony. No i ma szansę kolejną występu ten zawodnik w biegu numer 12. Grigori Łaguta, Artiom Łaguta kontra Robert Miśkowiak, Nikolaj Klint. Dobrze, Grigori Łaguta
ale tam chyba ukradł start troszeczkę. Takie miałem wrażenie. Kapitalnie wstrzelił się w taśmę. On już jest pierwszy, drugi. Klint, trzeci Miśkowiak, czwarty. Jego brat Artiom Łaguta. Brat lidera oczywiście, ale teraz blisko Łaguty, Klint. Ten jednak zorientował się w sytuacji. Ja proszę Państwa, oczywiście, bo tutaj być może jest kwestia sporna, czy było, czy ukradł start, czy nie. Grigori Łaguta to jest mniej ważne. Natomiast moje prywatne zdanie jest oczywiście takie, że kiedy zawodnik, nie rozumiem jednej rzeczy, zawodnik, który strzela się w taśmę idealnie i sędzia przerywa bieg, każąc raz jeszcze wystartować. Dla mnie osobiście to jest troszeczkę nieporozumienie, bo uważam, że no jeżeli ktoś dysponuje takim refleksem dobrym, to powinien no, startować dobrze i wygrywać biegi. A tutaj zawodnika karze się powtórką, ale to oczywiście moja taka refleksja, bo ta sytuacja, która jest tutaj, nie jest pierwszą tego typu. Zresztą będziemy mieli okazję zobaczyć to dokładnie na powtórce, na spokojnie. Łaguta 3, Nikolaj Klin 2, Robert Miśkowiak 1, Artiom Łaguta 0, 3 do 3, 51 do 24. Taki stan spotkania. A tutaj nad torem w Ostrowie znowu ciemne burzowe chmury deszczowe, no i oby tylko nie lunęło. Raz jeszcze proszę zobaczyć. Delikatnie tam czołga się pod taśmę Grigori Łaguta. Ale myślę, że wszystko było w ramach przepisów. Teraz on jeszcze na Państwa ekranach. Idealnie, idealnie się wstrzelił. No mógł oczywiście Tomasz Proszowski, sędzia. Proszę zobaczyć raz jeszcze. Sędzia Proszowski powtórzyć ten start, ale myślę, że zrobił bardzo dobrze. Bardzo popieram decyzję sędziego z tego wyścigu. Oby takich więcej na żużlowych torach, a przed nami za chwileczkę trzy ostatnie wyścigi i będziemy wiedzieli, ile punktów będą mieli do odrobienia Łotysze u siebie. Bieg numer 13 przed nami, nie ma zmian. Daniel Nermar w kasku niebieskim, Adrian Gomulski w kasku koloru czerwonego. To oczywiście gospodarze, goście. Andrzej Korole w kasku białym, Christian Heffenbrock w kasku żółtym. Heffenbrock na Państwa ekranach. To ten zawodnik w kasku żółtym. Teraz uwaga naszego kamerzysty na Adrianie Gomulskim. Podjeżdża pod taśmę Gomulski i Nermark kontra Heffenbrock i Andrzej Korolew w kasku koloru białego. Bieg numer 13 meczu Ostrów Dauga Pils. Nermark kapitalnie dobrze, Gomulski. Kto będzie szybszy teraz? Nermark tam wypchnięty na zewnętrzną. Kto tutaj powalczy z nim? A walczy z nim tutaj, co jest na pewno niespodzianką, Andrzej Korolew teraz bez pardonu zaatakował lidera drużyny z Ostrowa, bo Nermark jeździ w tym sezonie naprawdę wybornie. No i proszę, no i jest na drugim miejscu Andrzej Korolew. To jest, myślę, wielka niespodzianka, bo Korolew w tym meczu nie błyszczał, a jeżeli przyjedzie drugi, przywiezie za plecami Nermarka, to będzie na pewno spora niespodzianka. Nermark stara się jak może, ale widać, że właściwie no ta ścieżka taka 2-3 metry od krawężnika jest jak najbardziej optymalna. Jeżeli ktoś z niej wypadnie, co zresztą najlepszym przykładem był sam on, kiedy na pierwszym wirażu wypadł poza tą ścieżkę, nie potrafi już za bardzo jechać. Gomulski za 3, Korolew za 2. Jeden punkt Nermarka, bez punktu Heffenbrock.
4-2 dla gospodarzy i mamy w tej chwili 55-26. Taki stan spotkania. Mają jeszcze dwa biegi Łotysze na to, aby tutaj wyjść z wody, jak się to mówi w żargonie żurlowym, a więc zdobyć 30 punktów. Adrian Gomulski dziękuję za doping. To jest, proszę Państwa, showman. On potrafi poderwać kibiców do dopingu, do tego, aby potrafili zmobilizować swoich zawodników. Pamiętam tutaj mecz z RKM-em Rofrydni, kiedy tu jego postawa kapitalna w wielu biegach powodowała, że kibicom mocniej biły serca. No i dramat w biegu chyba 13, o ile dobrze pamiętam. Defekt motocykla na drugiej pozycji praktycznie pogrzebał szansę na sukces w tym spotkaniu. Tutaj Gomulski znakomicie, a tutaj to jest to, co mówiłem w przypadku Nermarka. Tam pojechał szerzej, a tam widać nie za bardzo trzyma. Tu jeszcze starał się nakryć jadącego Korolewa. Ten poszerza tor jazdy, musiał zamknąć gaz Nermark, no i przyjechał do mety trzeci. A Korolew, niespodzianka, in plus oczywiście, ładna jazda. Z kolei znowu Heffenbrock wypada fatalnie, no i nie wiem, co zrobi w takiej sytuacji Nikołaj Kokin, no bo jeżeli Heffenbrock sobie nie radzi z Dougla Pils i on mówi, że ma do niego zaufanie, jak chodzi o mecze wyjazdowe, no to co powie Nikołaj Kokin dzisiaj, gdzie Heffenbrock jak na razie prezentuje się fatalnie, mając na swoim koncie tylko jedno oczko. No a w Ostrowie zaczyna nam padać. Mam nadzieję, że zdążymy. Bieg numer 14 przed nami. Coraz większy deszcz. Daniel Nermark w kasku niebieskim. Adrian Gomulski w kasku czerwonym. To jest para. Gospodarze, proszę zobaczyć, jak ten tor szybko nasiąga. Natomiast goście desygnują do boju Jewgeni Karawacki. To mamy potwierdzone w kasku białym. Z numerem 8 na plastronie. No teraz to już faktycznie tutaj ulewa się nam rozpętała. I w kasku koloru żółtego Wiaczesław Gierudzki z Awiet praktycznie oddają ten bieg, myślę, bez walki, bo to najsłabsi zawodnicy. Dougla Pils, gospodarze z przodu, Nermark i Gomulski kapitalnie wystartowali. Tutaj już kibice uciekają bardzo szybko, żeby schronić się gdziekolwiek pod dach. Nermark z przodu, drugi Gomuła, delikatnie miękkie wejście w ten wiraż, bo nie można przesadzić. Robi się bardzo ślisko na tym torze. No jeżeli tak będzie padać, to wątpię, żeby bieg 15 tutaj rozegrano. Ale to i tak bardzo dobrze, że odjechaliśmy te zawody, bo tutaj naprawdę było bardzo nieciekawie. Jeszcze przed spotkaniem wydawało się, że będzie wielki problem, aby tutaj i pojechać do końca. Gospodarze z przodu, goście z tyłu. Z przodu Nermark, drugi Gomulski, trzeci w tej chwili Karawacki, Gierudzki bez walki. No Gomulski już rekreacyjnie, to już nie ma sensu tutaj ryzykować. Tak jest, 3 punkty Nermark, 2 punkty Adrian Gomulski. Jedno oczko trafia na konto Jewgenija Karawackisa, no i bez punktów w tym wyścigu dojeżdża do mety Wiaczesław Gierudzkis. Dziękuję za doping. Żużlowcy gospodarzy swoim kibicom
Adauga Pils ma 27 punktów. No i jeżeli pojedziemy bieg 15, no to będzie problem go dojechać, bo tor jest naprawdę fatalny. A na Państwa ekranach Daniel Nermark i Adrian Gomulski. Bohaterowie tego 14 wyścigu. Zapowiedź, proszę Państwa, tego meczu, który mam dla Państwa przyjemność komentować w najnowszym wydaniu Tygodnika Żużlowego, z którym, przypomnę, podjęliśmy współpracę. Ten mecz na Państwa ekranach już w najbliższą środę, a więc za 6 dni. No i zobaczymy, jaka będzie decyzja, czy jedziemy bieg 15, czy nie. Na razie powtórka biegu numer 14. Już nie było wątpliwości w ogóle na wejściu w ten wiraż, kto będzie najlepszy. Ja w tej chwili patrzę, czy jest jakakolwiek decyzja odnośnie kolejnego wyścigu. Na razie jej nie ma, ale chyba z tego, co widzę tutaj po minie Tomasza Proszowskiego, który jest sędzią dzisiejszych zawodów, raczej damy sobie spokój z tym ściganiem i to jest, myślę, słuszne, bo mecz i tak jest wygrany, jest duża różnica punktowa. Po co narażać jeszcze zawodników na jazdę? Adrian Gomulski, widać ogromne problemy. No ale pamiętam finały światowe, różne. Pamiętam Grand Prix, które odbywało się na jeszcze gorszym torze. Tak jest. Dziękujemy po biegu 14 za to spotkanie. Dokładnie, myślę, że słusznie tutaj słuszna decyzja sędziego pana Tomasza Proszowskiego. Nie było sensu jechać na siłę. Nie było sensu gonić punktów, a więc 60 do 27 taki stan spotkania po 14 biegach i tym samym te spotkanie w Ostrowie nam się kończy. A my przenosimy się do Parku Maszyn, tam już czeka Janusz Stachera, nowy trener ekipy z Ostrowa, oraz Adrian Gomulski, który dzisiaj pojechał koncertowo ten mecz z ekipą z Dauga Pils. Znaczy, ja powiem tak, czy ja się obawiam presji? Dla mnie pracować z takimi zawodnikami to jest przyjemność, bo wiem, jaki lubią tor, wiem, na czym lubią jeździć, słyszę ich motocykle i wiem, co trzeba im zrobić, żeby było dobrze. I ja myślę, że popracujemy nad torem jeszcze lepiej i to będzie na naszym handicapem tor. Dlatego jeżeli chodzi o presję, to ja jeździłem prawie 25 lat na żużlu i presja to dla mnie jest, ja nie rozumiem, o co tu chodzi, bo ja się presji nie boję, jestem przygotowany na to. Dzisiejszy wynik, powiedzmy, nie odzwierciedla pozycji tabeli drużyny gości, czy po prostu jest to spowodowane, nie wiem, stanem toru, czy po prostu już pierwsze jakieś tam wpływy nowego trenera na całą drużynę? Znaczy, ja powiem tak, stanem toru, żeby było coś z torem nie tak, to by sędzia do zawodów nie dopuścił. Tor był normalny, równy dla wszystkich, był przyczepny, a to, że goście nie umieli sobie na nim dawać rady, to nie jest moja broszka. Ja nie będę im mówił, co mają zrobić. Ja wiem, jaki tor jest Dauga Pils, wiem, na jakim torze oni jeżdżą. Wiem, że jest troszeczkę pod koło, to mają problem. Dzisiaj to był żywy przykład. I ja myślę, że wszystkie zespoły w Polsce na nich będą to robić i oni niech nie szukają dziury w całym, bo jej nie znajdą. Dobrze, czy dzisiaj spodziewał się pan zwycięstwa? Ja powiedziałem dwa dni temu w wywiadzie, że żeby goście nie zrobili 33 punkty 5, a liczyłem, że nie wyjdą z 30. Tak po cichu liczyłem i to się sprawdziło. Mamy dopiero 4 punkty i no nie jest to zbyt dobra sytuacja dla nas, ale no jak każdy rozsądny człowiek wie, że przegraliśmy 2 mecze 1 punktem i tak naprawdę uciekły nam 4 punkty. Jeden mecz u siebie z Rybnikiem, jeden mecz w Grudziądzu, który mógłby być wygrany. Nie wspominając o meczu pierwszym Rzeszowie, gdy też jechaliśmy bez juniorów tak naprawdę. I po prostu od dłuższego czasu, od zeszłego roku brakuje cały czas nam szczęścia w niektórych momentach. I jakieś defekty, upadki, kontuzje i jednak ten zespół no, nie jest potem takim monolitem, bo jednak są roszady, składy i tak dalej. Ale no, wierzę, że teraz runda rewanżowa.
trzeba po prostu dużo meczy powygrywać u siebie, powalczyć na wyjazdach i przede wszystkim o punkty bonusowe. I czego bym sobie życzył, na pewno zdrowia i dużo, dużo szczęścia. A ja jestem bardzo zadowolony z tego, że moja forma idzie do góry i może być tylko lepiej. Przed sezonem nawet największy sceptycy nie oceniali, że po 6 rundach Ostrów będzie zajmował ostatnią pozycję. Według twoim zdaniem, jaka była przyczyna takiego stanu rzeczy? Tak jak mówiłem wcześniej, defekty i problemy z zawodnikami. Tak, Nikolaj Klin nie doleciał do nas, do Rzeszowa na pierwszy mecz. W ostatnim meczu w Grudziądzu był defekt Harrisa na prowadzeniu. Ostatnie wyjście z łuku Karol został wyprzedzony przez Szlejna i przegraliśmy jednym punktem. Brakowało Patryka Pawlaszczyka, który jest też bardzo ważnym ogniwem w naszym zespole. Nabawił się kontuzji na treningu w zeszłym tygodniu. Podobnie tutaj na meczu z Rybnikiem. Defekty, upadki i punkty pouciekały. I tak naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, brakuje nam szczęścia, ale wierzę, że teraz karta się odwróciła na drugą stronę i będziemy szli, bieli się w górę tabeli. Obserwując mecz, kluczowym elementem były starty i po prostu drużyna gości ewidentnie sobie z tym nie radziła. Co było powodem takiego stanu rzeczy? Tor będzie teraz naszym atutem i wierzę, że my będziemy teraz wygrywać, a nie, że tak na początku roku, że rywale przyjeżdżali do nas na tor i się praktycznie czuli jak u siebie. A teraz po prostu trener Stachera jest tak doświadczonym człowiekiem, że chodzi o Żużel. Jako zawodnik był bardzo dobrym zawodnikiem i jest, powiem, cwaniakiem takim żużlowym. I wie, jak zmotywować nas do jazdy, umie przygotować tor i teraz na pewno będzie szło wszystko ku lepszemu. 60 punktów zdobyli gospodarze, 27 goście, a więc ciężkie zadanie przed Łotyszami. Nawet u siebie będą mieli ogromną trudność taką, żeby odrobić to, te punkty, aby zdobyć punkt bonusowy. A Ostrów, no cóż, jeżeli w Daugavpils nie uda się wygrać, to przypuszczam, że bonus padnie w ich ręce. Chociaż oczywiście to jest tylko gdybanie. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Grigori Łaguta to był bohater, właściwie jeden bohater w drużynie z Daugavpils, 15 punktów, a Ostrów, każdy właściwie, no za wyjątkiem być może tutaj Patryka Kociemby, który pojechał słabo, pewne punkty dorzucił, trochę rozczarowanie in minus. Robert Miśkowiak tylko 4 punkty, ale to jest tak, że nie zawsze wszystkim może wychodzić. My żegnamy się, dziękujemy z Ostrowa. Ja żegna się Michał Stensel i zapraszamy na kolejne spotkania żużlowe w telewizji Sport Club. Sponsorem programu jest firma Golden Gate. Na program zaprasza firma Auto Karol Piotr Majka. Lider wśród importerów samochodów ciężarowych. Sponsorem programu była firma Nice Polska. Lider w automatyce do bram.